miasta Ostrów Mazowiecka, witam wielu wójtów i również moich kolegów, koleżanek z sąsiednich powiatów, czyli z powiatu Makowskiego, Wyszkowskiego, Mińskiego. Myślę, że wspólnie są przedstawiciele z Siedlec, witam serdecznie. Myślę, że wspólnie nam się uda wiele rzeczy osiągnąć. Pan poseł Sasin mówił wiele o mnie. O programie to powiedział tylko dwa słowa, więc żeby to moje wystąpienie nie było też ogólnymi słowami, to ja chciałbym kilka słów na temat programu Prawa i Sprawiedliwości, czyli zadania, jakie stoi przed nami w najbliższym czasie. Bo mam nadzieję, że ten program będziemy mogli realizować. Będę się starał bardzo krótko mówić, chociaż to i tak nie będzie krótko, dlatego że program Prawa i Sprawiedliwości przygotowany profesjonalnie, precyzyjnie, jest programem obszernym i ma w swoim zakresie wszystkie aspekty. Natomiast ja, no, siłą rzeczy będę się w tym momencie bardziej skupiał na dwóch aspektach, na których się bardziej znam, czyli na finansach, na rolnictwie, może odrobinę samorządów. A więc, jak wygląda sytuacja obecna? To można było z tych wszystkich... O, witam jeszcze pana burmistrza Halinowa, to może teraz. Czy rzeczywiście jest tak źle, jak to wynikało czasami z niektórych moich słów, które były prezentowane o budżecie i tak dalej. Posłużę się kilkoma danymi następnym razem. Ale też w naszym programie jest oprócz diagnozy propozycje rozwiązania tego problemu, czyli propozycje wyjścia z tej sytuacji. Chcemy przede wszystkim w naszym programie potraktować priorytetowo ekonomię i gospodarkę, ale też nie zapominać o sprawach socjalnych, o sprawach tych, którym wiedzie się najgorzej, bo takich niestety coraz bardziej z biegiem lat przybywa. Ale również kilka słów powiem o programie dotyczącym rolnictwa. Kiedyś to mówiło się, że wzrost PKB jest takim dobrym argumentem i dobrym miernikiem rozwoju gospodarczego. No i jeśli kiedyś tak Donald Tusk powiedział, że jest tylko dwie zielone wyspy w Europie, Polska i Grecja, więc jeśli to był miernik naszego bogactwa, rozwoju gospodarczego, no to jaki jest to z Grecji, wszyscy o tym wiedzą, a więc naprawdę nie jest to dobry miernik, tylko suche liczby. W Polsce, a jakie są rzeczywiste fakty? W Polsce jest ogromne bezrobocie, chociaż ono faktycznie odrobinę spada, ale nadal jest około 2 miliony bezrobotnych. Szczególnie bezrobocie dotyka młodzież i to jest jak gdyby największa bolączka, bo to właśnie przed bezrobocie jest to jedna z najczęstszych przyczyn wyjazdu młodzieży za granicę. Ale jak to się składało w poprzednich latach? Bo to bezrobocie nie było zawsze takie samo. To bezrobocie zupełnie inaczej wyglądało w latach początku XXI wieku, rosło. Natomiast proszę tylko zwrócić uwagę na skutki, to co cały czas podkreślam, że Prawo i Sprawiedliwość pokazało, jak skutecznie zarządza i jak do czego prowadzą uczciwe rządy. Proszę popatrzeć, Prawo i Sprawiedliwość rządziło w latach 2006-2007. No i jeszcze oczywiście pewne czynniki ekonomiczne rozpędem trochę w 2008 roku. Proszę popatrzeć, z jakiego poziomu bezrobocia zeszliśmy, a później niestety z powrotem powrót do wskaźników już znacznie większych, rzędu 14%. Teraz jest trochę mniej, ale tak naprawdę ocenimy dopiero po zakończeniu sezonu letniego, bo bezrobocie najlepiej oceniać jest na koniec, na przykład na jedną datę, na przykład na koniec grudnia. To jest wielkie wyzwanie. Kolejnym wielkim wyzwaniem jest ubóstwo i to skrajne ubóstwo. To niestety przez ostatnie lata to ubóstwo się powiększa.
To znaczy, że od 2008 roku już ten poziom ubóstwa jest już bardzo duży. No, my już mamy na poziomie około 27% ludzi zagrożonych ubóstwem. 27% to jest już naprawdę bardzo wskaźnik poważny, a było poprzednio około 7%. Ale jeszcze bardziej dramatycznie wygląda taka pozycja jak skrajne ubóstwo, gdzie w Polsce rośnie wskaźnik tych ludzi i obecnie wynosi 7,4%. Jest to naprawdę ogromna rzesza ludzi. Ja przypomnę, że w latach 2005-2008, czyli znów za w okresie rządu Prawa i Sprawiedliwości, właśnie skrajnego ubóstwa spadł z 12,3% do 5,6%. A więc to widać, przez te wskaźniki widać bardzo wyraźnie, jaka jest polityka rządu tego, a w odróżnieniu od rządu Prawa i Sprawiedliwości. No, taka sytuacja oczywiście doprowadza do emigracji. Nie jest to wbrew temu, co twierdził jeszcze w kampanii wyborczej były prezydent, że emigracja to jest przecież szansa. Nie? Zapytajmy tych, którzy emigrują, czy oni emigrują dobrowolnie, widząc swoją szansę, czy jednak najczęściej szukają pracy za roku w kraju, a dopiero jak nie znajdują, dopiero wtedy niestety udaje się na emigrację.